Filipek, ile masz wzrostu? Powiedz mi. No chciałbym powiedzieć, że 1,80 m, ale nie. Dla mnie i tak jesteś dużym chłopcem. Ale nie nazwałbym ciebie wielkim. Oj, wielkim Polakiem bym się też nie nazwał. Jest tylko jeden wielki Polak. Czy wiesz, kto to jest? Dwóch. Kogo byś dodał jako drugi? Mariusz Pudzianowski. No on jest duży wszerz. Dzisiaj będziemy zajmować się pierwszym, największym Polakiem. Pomimo, że jest drugi. Jan Paweł II. Przygotowałem tier listę. Kilka obrazków z papieżem. Może jeden, może dwa, no może 50. O Jezu! Będziemy je segregować w 4 tiery. Pierwszy, oczywiście, najwyższy. Jeszcze ja? Czyli tutaj mamy S tiera. To jest nasz S tier. Drugi tier. Bądźmy łagodni. To nie jest najwyższy tier, ale wiadomo, musimy trochę przymknąć oko. Jest musimy... żółty. To najważniejsze. Trzeci tier. Co? Wiadomo, nie jest to dno. Nie jest to najgorszy papież Polak. No ale to nie jest... Nie jest to wyższa półka. Nie jest to... Ale też nie jest to okrutnik. Nie jest to też... Jest... Jakby to powiedzieć... Okrutnik. Znaczy powiem tak ogólnie, ja bym chciał powiedzieć, że oczywiście naszego cudownego papieża Polaka powinniśmy stawić na jak najwyższą tutaj... Każdego możliwego. Tak, to jest prawda, ale zajmujemy się dzisiaj tymi podłymi, złymi obrazkami ze złych stron internetowych. Oczywiście nie są dla nas śmieszne one. Nie, tu nic nie śmieszy, my tu bardzo kochamy naszego wielkiego papieża Polaka. Zgadzam się. Jeśli robimy tier listę wielkiego papieża Polaka, musimy zacząć od najbardziej waniliowego smaku. To jest podstawa, default version, niezmodowana wersja. Dlatego mamy tutaj podstawowego, tak. Trochę żółtego. Tak. Podobno nie był taki żółty, ale kto by to sprawdzał? Papież Polak. Cudowny człowiek, jakby to jest właśnie zawsze jak... Zawsze jak widzę to zdjęcie, to mi się kojarzy ze słowem zawadiaka. Czy ten uśmiech może kłamać? Nie, no to jest najpiękniejszy uśmiech w Polsce. Ja uważam, jeśli mogę oczywiście, ja tutaj od razu automatycznie chciałbym dać oczywiście na jeszcze jak, bo ja uważam, że gdyby nie to, to nie byłoby niczego. No właśnie, to jest podstawa. Bez tego nie byłoby faktycznie, jak mówisz, nic. Tak. Gdy chodzi o sam obrazek, patrz na to. Piękny uśmiech. Tak. Wzrok przykuwający uwagę. To się zgadza. Wiem, że doceniasz, gdy chodzi dobra fotografia. Przyjrzyj się. 3 dominujące kolory. Niebieski, tło. Tak. Żółty, biały. Dosłownie... No to są rzeczywiście... Na YouTubie teraz każdy z tych kolorów korzysta. Myślę, że prekursor tutaj był, że tak powiem, fotografem, jak i pewnie grafikiem również. To jest myśl przyszłościowa. Myślisz, że jeśli byśmy obejrzeli jakieś stare filmiki z papieżem, moglibyśmy przewidzieć przyszłość YouTube'a? Myślę, że nie. A tutaj proszę bardzo, dowód numer jeden. A jednak. Dobrze, dlatego podstawowy papież, klasyczny żółty, leci w tier jeszcze jak. Tutaj trochę odstąpimy od normy. Poprzedni był żółty. Tutaj jest inna barwa. Mamy zielonego. Jan Paweł Brokuł. Z piękną fryzurą. No. Co byś powiedział o takim? Że Jan Brokuł III był zdrowy dla małych dzieci na przykład. No o to chodzi. Właśnie patrz. O to chodzi. I ja powiem tak. Z jednej strony, no można by powiedzieć, że przeróbka. Niemiło. Niemiło. No nieprzyjemnie. Ale... Czy to ma zły przekaz? Słuchaj, brokuły są zdrowe, pyszne. Tak. Bije dobroć z tego obrazka. Tak, ja myślę, że zasługuje na prawie najwyższy. Prawie, i bądźmy łagodni, ja myślę. O, i to jest zdjęcie z naszego ulubionego wywiadu. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Po co wybierać? Po co wybierać, jak można obie? Słuchaj, ziarno to jest... Ej, ale tak no cap, oglądałem ziarno. Cały czas, nie wiem czemu, w ogóle w mojej głowie się utrwaliło, że ziarno było co niedzielę, ale się okazuje, że było co sobotę chyba ziarno. I ja zawsze oglądałem ziarno i tam pamiętam jakiś był Albert. A nad czym ty tak intensywnie rozmyślasz, Albercie? Nad listą gości. Kogoś zamierzasz skreślić? Chyba Magdę. Jest ruda. A wiadomo co rude, to fałszywe. Ksiądz taki siwy. Chrześcijanin tańczy. Ja lubiłem ziarno, tak szczerze. Ja naprawdę byłem największym fanem ziarna. Myślę, że to dlatego, że ziarno musiało lecieć w sobotę, bo w niedzielę wszyscy grzecznie do kościółka szli. A to prawda. Ale czy można wielbić Boga tańcem? To jest pytanie. Jeszcze jak? Kremówku i z tym. No to jest, że tak powiem, bardzo tutaj młodzieżowy mem. Jest to oznaka tego, żeby ktoś się z czymś pogodził. Kremówku i z tym. Faktycznie. Żeby się pogodzić z czymś. Tak. Czy to ma jakiś zły przekaz? Nie. Dostajesz jakąś wiadomość, sam papież Polak w okularach pikselowych mówi ci, pogódź się z tym. Tak.
Ja uważam, że to jest jak najbardziej, to nie ma żadnych złych intencji przede wszystkim, nie? Taki obrazek. Ja myślę, że w Bądźmy Łagodni powinien być niżej klasyków naszych cudownych, aczkolwiek przekaz do młodzieży polskiej jak najbardziej na wysokim poziomie. Jezus mówił, żeby się pogodzić z bliźnim. I on mówi, pogódź się, krymówkuj z tym. Tak, prawda. Właśnie, pokrymówkujcie się z bliźnim. Tak zwany po angielsku cream pie. O, i tutaj pompka tak zwana. Tutaj mamy GIF z pompowaniem roweru. I to jest... To jest też klasyk internetu. Tak. Tutaj mamy wersję... Nieruchomą, ale... Zobaczycie na filmie GIF. Tutaj, proszę bardzo, GIF dla was. Papież Polak pompuje koło do roweru. No i za... No i słuchaj. Kto tak nie robi? A on jeździł rowerem. Właśnie, chodził po górach, jeździł rowerem. Dawaj mi rower! Oddaj! Promuje zdrowy styl życia. To jest dosłownie... Ten sam poziom, jak jest broku. Tutaj uważam, że nasz papież promował przede wszystkim dobre alternatywy na spędzenie czasu. Troszczył się o swój rower i o swoje zdrowie, bo przecież wiadomo, rower musi być w dobrym stanie technicznym. Kolejny obrazek, tym razem właściwie GIF, z bardzo dobrym i zdrowym przekazem. Bądźmy łagodni. Tak samo na poziomie brokuła. Nie reguluj monitora. Nie reguluj monitora. To prawdziwy papież. To nie jest przeróbka, to jest prawdziwy papież. Sprawdź. Albertański. Nie zauważyłem tego wcześniej. No jest to rzeczywiście ponownie klasyczny obrazek, który występował na wielu stronach internetowych. Jest to reklama. Jest to nawiązanie, czyli dodatkowe punkty. Tutaj w takim całkiem stylowym piciku. Fitcze Grill Quick, fedorka z piórkiem. Dobrze jest. Milady robi. Mi się wydaje, że jest dobrze. Co sądzisz o krawacie? Krawat jest niesamowity. Myślę, że tutaj idealnie wpasowuje się w szelki i w koszulę. Dopasował też. Nie, nie. Do koloru twarzy. Nie, nie, nie. Takich rzeczy tutaj nie, bo tu jest pomarańczowa marynarka. Myślisz, że to jest kwestia światła? Może być prześwietlony, patrz jak mu się czoło błyszczy. O. O, wow. Patrz, dopasował... To jest! Ja dosłownie jednym... Naprawiliśmy papieża, ja dosłownie jednym kliknięciem zrobiłem coś, czego fotograf nie mógł dokonać przez tyle lat. Ja uważam finalnie, że tutaj, mimo wszystko, to jest na Bądźmy Łagodni. To jest klasyk, ale to nie jest jeszcze takie, wiesz... Nie jest to creme de la creme. A propos, creme de la creme. Nie. Tutaj mamy Jana Pączka II. Ostatnio był Tłusty Czwartek, więc można powiedzieć, że całkiem tematycznie. Jeśli zapytasz się, z czym ten pączek jest, no to prosta odpowiedź. Bo z dżemem i marmoladą na pewno. Ja uważam, że tutaj ten obrazek dajmy na, że tak powiem, dam do go na co. Co? Bo wszystko pasuje. Co? Widzisz ten obrazek i zadajesz sobie pytanie, o co chodzi? Tak. Co autor miał na myśli? Tak, to prawda. W sensie, masz takie, że... W sumie to nie nieszkodliwe wiem, co... jest. Nieszkodliwe, po prostu... Skłania do refleksji. Ale patrząc za kolejnego mema... Nie, to już po prostu... Tutaj jest okrutnik. Tutaj okrutnika daje. Tutaj mamy Ugi Bugi. Jest to GIF szkalujący. Nie zgadzamy się z tym, nie popieramy takiego zachowania oczywiście. Absolutny okrutnik. Jak ty śmiesz obrażać naszego wielkiego papieża? Tak. Nie, po prostu... Nie wiem, nie mogę wytrzymać tak szczerze, jak to co zrobił. Mam nadzieję, że osoba, która to zrobiła, kłoniła się do refleksji. I przemyślała swoje zachowanie. Kończy w piekle. No pewnie tak. Już nie ma dla niego ratunku. To prawda, tu już nie ma ratunku. Tu już tańcem nie uwielbisz Boga. Tutaj mamy papieża wesołego. Patrz jak się... Wesolutki, taki uśmiechnięty, taki... miły. Ja myślę, że tutaj, patrz. Taki milutki, uśmiechnięty. Ja myślę, że tutaj powinien być. Bo oczywiście jest to pozwolenie na, że tak powiem, przyzwolenie na uśmiech. Na śmiech to zdrowie. Śmiech to zdrowie. I to właśnie on promuje w tym momencie zdrowy tryb życia. I nie jest żadną przeróbką, to jest autentyczne, czyste zdjęcie. Tak, i widać, że nie jest taki żółty. Właśnie. Uważam, że największym takim szkalownikiem jest właśnie fotograf. To jest efekt motyla. Tak. Gdyby nie to zdjęcie, to nie powstałby ten film. Dosłownie jedno ustawienie lampy i cała lawina, no i żółtego nie rób go tak. A propos. Nie, tutaj... Tutaj mamy kolejnego. I to przeróbka kolejna, patrz na jego wyraz twarzy. No. Niezadowolony. Widziałeś kiedyś papieża, który byłby niezadowolony, nie przerobiony? Nie. To jest profanacja i ogółem nie zgadzam się z tym obrazkiem. Zupełnie nie jest zabawny, nigdy mnie nie rozśmieszył i w życiu nie widziałem go w żadnym filmiku na YouTubie. Jak wtedy. Mamy te dwa wyższe tiery, promują zdrowy tryb życia. Tak. To jest fast food. Ta sałata i te pomidorki nie uratują całej reszty. To prawda, bo mamy... Co my będziemy gadać? Po prostu dajemy go tutaj. Nie zasługuje na nic innego, w przeciwieństwie do rękami świeżbi, żeby odmienić obrzyd.
No i co? Słuchajcie. Jak to można interpretować, może powiedz? Można to interpretować właśnie na różne sposoby. Papież i przemoc? Nie. Nie. Ale jakbyś zobaczył swoje filmy, na przykład sprzed 10 lat, powiedziałbyś, że to są dobre filmy. Nie. I o to chodzi, że zmiana na dobre. Tak. On chce odmienić twoje oblicze, żebyś był lepszym człowiekiem. Dlatego bądźmy łagodni. Nie jest to najwyższy tier, ale... Dobry przekaz. Dobry przekaz. Przeróbkę z Dragon Balla, kremówczak. To jest kolejny obrazek, który ma warstwy. O co chodzi z kremówczakiem? Jak to jest Cell z Dragon Balla? W Polsce Dragon Ball był francuski dubbing i polski lektor. Dragon Ball Z. Przetłumaczyli Cell jako komórczak. Son Gokan dowiódł, że jest potężnym i utalentowanym wojownikiem. Lecz komórczak szykuje mu następne niespodzianki. A. Dlatego zrobili kremówczaka. To nie wiedziałem. Aczkolwiek wydaje mi się, że mimo wszystko no. Papież nie był ani kosmitą, ani złym. Właśnie, to jest zupełne przeciwieństwo. Dlatego to jest okrutnik, bo absolutnie zmienia image wielkiego Polaka. A propos imidżu, również mamy imidż auta. Mamy Jana Zygzaka drugiego. Ale to jest fajnie to wygląda w ogóle. Ktoś tu się postarał przy tym. O, to jest dokładnie ten tier powstał po tak. To. Mamy tier co? Zastanawiasz się, co? To nie jest negatywny obrazek, nie jest żaden pozytywny. Widzisz? I skłania cię do refleksji, co autor miał na myśli. Tutaj mamy Papa Mobile w Papa Mobile. Dobra, co mamy kolejne? Mamy... Ojciec ścięty. To jest jajko. Jest to w jakimś stopniu śmianie się oczywiście. Myślę, że to jest takie ale... nie śmianie się z papieża, tylko śmianie się z papieżem. Bo tak. Myślę, że jakby Jan Paweł II zobaczył taki obrazek, by się uśmiał. To by był taki, patrz. Taki by był. O, byłby hihi, fajne, zabawne. Ja myślę, że to co? Co mamy w kolejnym? Mamy... Nie, tutaj smutne. Dlaczego ktoś by chciał dać papieża za kratę? Nikt by nie chciał. Zamknij papę. Nie dość, że obrazek bardzo skalujący, wkładający Jana Pawła II za kratki więzienne, uciszasz swojego oponenta w argumentach. To jest niemiłe. Nie mówcie, zamknij papę. Po prostu wysłuchajcie, nadstawcie drugie ucho. Dlatego to jest okrutnik. No nie, no. Również myślę, że... To jest Pope Trump. Nie widziałem na Twitchu nigdy tej emotki. Wydaje mi się, że dlatego, bo ludzie szanują. Kto by szkalował Jana Pawła II? Przecież to jest wielki Polak. W każdej możliwej wsi i w każdym możliwym mieście jest ulica Jana Pawła II. No nie bez powodu. Przepraszam, po prostu zaobserwowałem. No cóż, no szybko uzupełni się nam tier okrutnik, Jan Pancer II. Był za... Jan Paweł II żył za czasów. Tak, żył, ale był wtedy, poszedł na nauki właśnie. Żeby szerzyć dobro. Żeby... A wojna to jest absolutne przeciwieństwo. To jest zło, to nie. Czy możesz dać zbliżenie na Jana Pancera II? Jego wizerunek jest tu... przerobiony, no. Tak, nie podoba mi się właśnie zupełnie. Mistyfikacja. Tutaj mamy, i tutaj mamy piękne zdjęcie, które klasycznie tutaj musi trafić. Myślisz Jan Paweł II, to oczywiście pierwszy myślisz o żółtym Janie Pawle II, a to jest drugi. To jest drugie, tak, to jest drugie zdjęcie właśnie dokładnie, więc wydaje mi się, że... Nie ma tu dysput co za dużo robić. Widzisz to zdjęcie? Papież. To zdjęcie jest jako trzecie. Które też zostało używane do różnych... Nieśmiesznych memów oczywiście. Tak. No, nie będę przytaczał tutaj, ale zupełnie się nie zgadzamy z tego typu zachowaniem oczywiście. Ale to jest oryginał zdjęcie, nieprzerobione, bez żadnego podpisu. Przekazuje nam znak pokoju, macha nam. Ogólnie no. Wam wszystkim. Idąc dalej, mamy tutaj... Mamy Jana Pawła II, który jest Piotrem Adamczykiem z filmu. Tak, to ja oglądałem ten film. To jest Karol Człowiek, który został papieżem. Uwaga, bo możecie się pomylić. To nie jest prawdziwy papież. To jest aktor. Chcę przytoczyć to, że nie wiem, czy słyszałeś, ale... Piotr Adamczyk grał w filmie Och Karol 2. Jan Paweł II, jego imię faktycznie było Karol Wojtyła. No. I starsze panie, starsze babcie myślały, że Och Karol 2 to jest kolejny film o papieżu. Gdzie? No tam innego rodzaju kremówki były w tym filmie, że tak to nazwę. Ja go daję na Bądźmy Łagodni, bo uważam, że niemiło, że tak te panie nabrą. Właśnie. Dużo tych papieży. Ale co myślisz o tej zupełnie niepowiązanej pannie? A to jest najlepsze, że na grupkach randkowych takich, co ludzie dla beki właśnie wrzucają posty, to wrzucili to zdjęcie i jakieś stare chłopy pisały właśnie. A, śliczne. Jakbyś nie był w związku, co byś o niej powiedział? Podoba ci się? Słuchaj, no to jest idealna kandydatka na żonę. Piękna. Lubi dzieci. Faktycznie, jest to przerobione zdjęcie papieża, chociaż ciężko uwierzyć. Care emoji. To jest to, co przytula serduszko. No, tutaj tematycznie wjeżdżamy. Dobrze, to od razu dwie odhaczmy. Ooo, dobra, idąc tutaj dalej. To jest... najlepsze zdjęcie, jakie powstało Jana Pawła II. Szczerze, to jest drugie, o którym się myśli. Bo to jest taki, że to jest dowcipnić.
figlarz taki wręcz. Jeszcze jak? A co myślisz o postaci z anime? Ja myślę, że to jest takie neutralne bardzo, bo to jest takie... Jakby Polacy zrobili anime o Janie Pawle II, to tak. Mógłby być Jan tak. Paweł II. Żeby się upodobać nowemu targetowi. Jeśli macie dziecko, które kocha anime, czy dalibyście oglądać je anime z papieżem? Ja myślę, że powinniście, bo to dobre walory edukacyjne. Również powinniście dać zagrać w GTA San Andreas. Ej, ale tak realnie, ja jak zobaczyłem tą postać, to ja myślałem, że to jest ogólnie w grze. Mała ilość poligonów nie pomaga, żeby rozróżnić. Mamy królową Elżbietę w kolorach papieskich. Nie wiem, czemu ona tu trafiła. Kto to zbierał te obrazki? A to nie ty? Dalej mamy... Co tu jest? To jest okrutnik. To się mi się wydaje, że... dobra. Rzeczywiście, jak najbardziej tutaj nie zgadzamy się z takimi wartościami przekazywanymi. No, nie dość, że jest błąd ortograficzny. Tak. Jest piwo, alkohol. To nie. Jezus zrobił wodę z wino, ale to jest, żeby wino. Degustacyjne. A to nie jest piwo. Piwo mocne, twarde. To nie, to nie jest. To nie jest do degustacji. Nie to zgadzamy się z czymś takim. Do upojenia alkoholowego. Zupełnie nie, to jest okrutnik. Tutaj minionek, jak najbardziej na nie. Nie lubię minionków, to jest diabelskie. One służyły dla tych złoczyńców. Tak. Papież by nigdy nie przyczynił się do złego. To prawda. Tak samo jak postać z Vice City. A to jest, jakbym był papieżem. Fajnie, jakby słuchaj, ktoś by mi zrobił taki fanart. Ten fanart nie mówi nic złego. To jest stylowy. Jak się nazywa postać z tego? Mam podpisany obrazek jako Wadowic. Wadowajc. Wadowajc. O mój Boże. Dobra, ja myślę, że tutaj możemy zrobić pewien speedrun. Dobra, co robimy do okrutnika? Dobra. Mamy tutaj Mike Popowski. Mamy Wojtyła Inżynier z Team Fortressa II. Mamy... Okej, okay, słuchaj. Nie wiem, czy widziałeś ten filmik. To jest odwzorowanie zamachu na Jana Pawła II. Nie, to okrutnik. Tak samo jak... Jaj Paweł II. Tak samo jak... Cejrowski, który ma jedno oko, nie wiadomo czemu. Myślisz, że to jest kolaps z tym? Z Majkiem Popowskim? Też mi się tak wydaje, no. Tutaj uważam, że na co zasługuje pomnik, który kiedyś zyskał ogromną popularność. Tutaj proszę bardzo. Pomnik Mariusza Pudzianowskiego swoją drogą. Chciałbym zadać pytanie, czemu woda jest czerwona? Czy to jest jakiś symbolizm, o którym nie wiemy? Nie mam pojęcia, ale napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu. Idąc dalej, speedrunując, tutaj... Nie, no tutaj oczywiście nie zgadzam się z czymś takim. Papież by nigdy nie palił papierosów. Tak samo nie jebałby policji. A co jeśli JP oznacza Jan Paweł? A! Myślę, że to by się zaliczało pod co? Ja myślę, że tak. Papież chyba by nie zrobił nigdy takiego zdjęcia. Nie, nie, w życiu by nie zrobił takiego zdjęcia. Ale również nie zostałby twarzą Delmy. To kojarzy mi się z tym, z tą przeróbką. Kojarzy się, że rozjebałem się kurde największą chujozę. Ja nie popieram oczywiście ludzi, Gdelma tak nie wyglądał. Uważam, że no to... Tłuszcze nienasycone. Tak, to też w ogóle. Tutaj emoji. Ja myślę, że patrzysz i mówisz... Okej, okay, to jest papież. Jakbyś wysłał snapa do papieża, to on by ci odpowiedział czymś takim. Idąc dalej, tutaj... tutaj mamy papież aprobaty. To słuchaj, no... No tutaj daję w okrutnik, bo nie zgadzam się, nie popieram oczywiście. No, on ci daje okejkę, ale... Ale kto dodał ten tekst? Ale właśnie, jakby tu to była sama okejka, to by było jeszcze w porządku. A jakbyś usunął tekst i papież by sam ci powiedział: super, masz tutaj okejkę. Gdzie byś go dał? No to stary, dałbym to na bądźmy łagodni. Bo to jest takie dobrze. Docenienie drugiego człowieka. Tak, dlatego prawda. Mamy kolejnego. Nie. No Jana to... Sześciana, grania stosłupa prawidłowego. Ej, a widziałeś kiedyś ten? Patrz. To również tutaj będzie wchodzić. To jest jak najbardziej nieprawidłowe. Tutaj mamy pomnik. To jest ogólnie prawdziwy pomnik, normalny i jakby ja uważam, że to jest czczenie. Trzeba docenić sztukę. Piękny pomnik. To znaczy ja uważam, że ten pomnik nie został zrobiony odpowiednio tak jak powinien. Rzeczywiście nie wygląda tutaj tak majestatycznie jak na zdjęciach. Witamina E. Słuchaj, to jest obrazek, który ma warstwy. Zademonstruję ci, na czym polega ten obrazek. To jest niesamowite, nie? Tak szczerze. I to jest moja mina teraz, nie? To jest moja... O, niesamowite to było. Trzymaj gardę, pięści twarde. Powiedziałbyś okrutnie, ale to jest dobry przekaz. Pamiętajcie, żeby się trzymać, pomimo przeciwności losu. Tak, myślę, że tutaj jak najbardziej można dać tutaj. Szczególnie, że nie wiadomo, co wtedy autor miał na myśli. Mamy figurkę. Ja osobiście taką figurkę dostałem kiedyś od widza, dlatego daję ją na tutaj.
na co, bo to samo powiedziałem, jak ją zobaczyłem właśnie. Ale to jest poza tym Mariusz Pudzianowski ogólnie. Czy widziałeś kiedyś Jana Pawła II i Mariusza Pudzianowskiego w jednym pokoju? Wydaje mi się, że nie możemy o tym rozmawiać. Taka figurka. No, to było popularne, gdy Elden Ring wychodził. Tam był ten żółw papież. Tak. I tutaj jest ewidentne nawiązanie. Przedostatnie mamy papieża odbitego. Czy ja myślę, że to jest normalna rzecz. No po prostu odbita twarz. Myślę, że w co idealnie się wpasowuje, bo tak, to nie jest papież, ale później myślisz, to jest papież. Tak, to prawda. No i mamy ostatnie, mamy... Nie, tutaj... Tutaj mamy już... autentyczny Przegięcie. Klasyk, który już dawno powinien zniknąć tak. z egzystencji. Kasuj to z internetu. Usuń to. O, no o. I dziękuję. Dziękuję. Okrutnik. I słuchaj, tak się prezentuje nasza tier lista. Tutaj widać, gdzie internet się potoczył. Słuchaj, patrz ile okrutników. Patrz, co jest moim ulubionym tierem, bo tutaj nagradzamy kreatywność, a nie nagradzamy szkalowanie. Nie to, co jest okrutnik. Kto to widział? Słuchaj. Weź to, usuń to. Tak, to jak najbardziej, to powinno zostać. Myślicie, że papież by zrobił taką minę, gdyby zobaczył tamte obrazki? Ja myślę, że zupełnie nie. Też mi się tak wydaje. Dlatego dziękuję, że poczyniłeś ze mną tą tier listę. Mam nadzieję, że bardzo dobrze oceniliśmy naszego wielkiego papieża Polaka, który miał 1,78 m. Jeśli ktoś się nie zgadza, no to może... możecie napisać, jakby byście. Możecie napisać w komentarzu waszą błędną opinię. Bo myślę, że to jest najlepsza, obiektywna opinia. Jedyna. Masz coś do powiedzenia dla mojej widowni? Molte, volte. Także zostawcie suba, lajka, habemus papam. No i co? No i dziękuję Filipkowi. Trzymajcie się. Z Bogiem. Cześć.